Panie doktorze, ja w Chicago przeczytałam w kurierze artykuł szkalujący profesora Kierżuna, ponieważ z dumą stwierdzam, byłam doktorantką w swoim czasie, no zresztą dzięki temu później mogłam wykładać na Georgetownie, bo Polska Akademia Nauk w tamtym czasie reprezentowała bardzo wysoki poziom naukowy, nie miałam żadnego problemu, a jednak Georgetown to jest Ivy League University, czyli tak jak Harvard i inne. Czy zechciałby pan doktor przybliżyć mnie tę perspektywę, zawsze, właśnie, zawsze co mogło mówiąc, być celem? Zawsze mówiąc o ludzkich motywacjach, jest to bardzo trudne. To pan Cęckiewicz z panem Wojciechowskim najlepiej wiedzą, dlaczego to zrobili. Natomiast ja widzę dwa elementy sprawy, niewątpliwie. Pierwsze, napisali w artykule jasno, że nie podoba im się działalność publiczna pana profesora, że pan profesor wydaje niekiedy ostre sądy i to wszystko im się nie podoba. To tylko dodam, że profesor wielokrotnie bronił powstania warszawskiego, które Cęckiewicz z kolegami atakowali. I 2 razy 2 równa się 4, tak? Czyli jeżeli ta działalność profesora, wypowiedzi nie podobały się, to trzeba było wziąć po prostu coś i uderzyć go w głowę, możliwie jak najdotkliwiej, tak? W ramach rewanżu. To jakby wydaje mi się, narzuca się samo. I drugim elementem, po którym ja mogę jakby coś powiedzieć o tym, co kierowało tymi dwoma panami, to jest analiza tego tekstu. Ja dokonałem porównania tego, co oni napisali o profesorze, z aktami, czyli sprawdziłem po prostu słowo po słowo, po słowie, cytat po cytacie, to co z tego wyciągnęli. Muszę powiedzieć, że no byłem po prostu zbulwersowany, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. 20 lat prawie zajmuję się zawodowo lustracją. Byłem zastępcą dyrektora biura lustracyjnego w Instytucie Pamięci Narodowej. Pisałem książki, napisałem wiele artykułów naukowych na ten temat. I jak polską lustracją zajmuje się zawodowo 20 lat, tak nierzetelnego, tak kłamliwego i tendencyjnego tekstu jeszcze nie widziałem. No dosłownie za pierwszym razem, jak przeczytałem te akta, znalazłem no kilkadziesiąt ewidentnych naciągnięć, przekłamań, przypisywania profesorowi jakichś emocji, poglądów, stanów ducha i słów, których profesor nigdy nie ma tego w tych dokumentach zupełnie. No to jest po prostu bulwersujące. Nie mam żadnego cienia wątpliwości, że no nie sposób popełnić takiej ilości błędów i naciągnięć wszystkie na niekorzyść profesora bez intencji. To jest niemożliwe. Nikt nie popełnia, każdy historyk się myli. Czyli pan się zgadza ze mną, że była to zupełnie świadoma intencja. Wykluczam jako naukowiec, każdy naukowiec się myli. Ja też popełniam błędy, w pierwszej kolejności wszyscy popełniamy błędy, ale niemożliwe jest popełnienie tylu błędów, takiej masy błędów w kilkustronicowym tekście publicystycznym, ponad kilkadziesiąt po prostu, tylko w jedną stronę, to jest niemożliwe. Nie mam poważniejszych wątpliwości, że intencją jakby tego tekstu było po prostu uderzenie w profesora i to możliwie jak najbardziej dotkliwe. To nie jest nauka, to nie jest nauka. To nie ma nic wspólnego ani z lustracją, ani z nauką. A jakie błędy przede wszystkim pan odkrył, konfrontując te teksty z komentarzem tych panów? Pierwszym takim bardzo poważnym nadużyciem, no, oczywiście mogę całe bloki wymieniać, jest ich wiele, jest to, że oni na przykład bardzo często mówią, że profesor udzielił informacji na temat tego, tego, tego i tego. Jest tam tych nazwisk dużo, tak, w tym artykule. Sprawdziłem człowieka po człowieku, osobę po osobie. To są w większości zdecydowanej, przytłaczającej takie opinie, że to jest przyjaciel Polski Ludowej, że on nie jest wrogiem socjalizmu, że ta osoba, prawda, ten zagraniczny naukowiec o Polsce się dobrze wypowiadał, że chce współpracować z Polską i tak dalej, i tak dalej. Bo na Boga Świętego to nie są donosy. Tak, to nie są żadne donosy, tak. To są informacje, tak. jak profesora zapytano o kontakty naukowe, no to opisał te kontakty naukowe. Oczywiście. W żadnej mierze, zresztą podpisał to imieniem i nazwiskiem, tak. W żadnej mierze nie są żadne donosy na żadnych ludzi. Tak? Ciekawe jest jeszcze to, że te informacje, które profesor no, przyciśnięty tak w jakiejś mierze przez tych ubeków, wezwany przecież na komendę o kontakty zagraniczne, wypytywany, prawda, napisał oświadczenie, z kim ma te kontakty, podpisał je imieniem, nazwiskiem. Oni te informacje przedstawili jako informacje z donosów. W innym, jakiś profesor w takiej informacji wypowiedział się, że prawda, no, ostrzegał polskich Żydów, że za udział w stalinowskich zbrodniach Polacy mogą ich znienawidzić, prawda? Czyli powiedziała to zupełnie inna osoba, w innym kontekście. Oni przypisali profesorowi, że profesor w ten sposób tłumaczył swoją niechęć do Żydów, że przypisali
słowa innej osoby Tak. i jeszcze zmienili treść. No to jest fabryka po prostu Tak. tego typu rzeczy. Nagminnie cały artykuł jest nasączony takimi zwrotami absolutnie nienaukowymi, które jakby ustawiają profesora w niezwykle negatywnym świetle. Że profesor był nobilitowany tym, że gdzieś się spotkał w mieszkaniu, że profesor to oczekiwał od nich jakichś prezentów No, i w to ogóle... jest oczywiście śmieszne. To jest śmieszne, jeżeli sobie o tym rozmawiamy, a No jeżeli tak. się przypisuje kilkanaście razy Tak. tego rodzaju zwroty człowiekowi, stawiając go w tak wybitnie negatywnym świetle, no to się robi paszkwil po prostu, a nie żadne opisywanie historii, tak? Oni przedstawili, że tych dokumentów jest 900 cała, ogromna ilość, 900 sztuk, prawda, jakichś donosów, w Stron. ogóle stron. No policzyłem, to się nawet nie zgadza, no, jest Tak, dużo w mniej. sensie pan mówi, że tam jest 400 czy coś To takiego, około czy 600. 300, czy tak. Tak. Obejrzałem teczkę pracy, teczkę personalną profesora. No to jest ten materiał, który tak ma strasznie profesora obciążać, tak? No to jest 200 sztuk, są stron dokumentów, z czego 90% ponad to są Wykłady. informacje zebrane o profesorze, gdzie profesor mieszka, Tak. jak wygląda rodzina profesora, jakie akta paszportowe oglądali profesora, notatki o profesorze itd., itd. No to ma obciążać profesora Kierzuna? Od czasu 89 roku to profesor chyba jest pierwszą osobą, której tak zwana teczka została zawieszona na stronie pisma do rzeczy. Myślę, że w tym jest podstawa do wytoczenia sprawy sądowej, ponieważ tam są różne personalne informacje dotyczące nie tylko profesora, ale jego rodziny, co normalnie w świecie cywilizowanym jest karalne. To jest Ja to już publicznie krytykowałem. Jest tam w ramach tej nierzetelności autorzy sięgnęli no po wszystko, co mogło profesora uderzyć, zaboleć i co mogło mu zaszkodzić. Napisali w artykule, że oskarżył własnego syna o narkomanii i w ogóle, i w ogóle. To w świetle współczesnych zasad etycznych, które każdy człowiek, który w IPN-ie funkcjonuje, a Sławek pracował w instytucie, a ja w instytucie pracuję, zna. To są sprawy absolutnie oczywiste, dotyczące etyki. Takich rzeczy się po prostu nie robi. Nie ujawnia się żadnych danych bliskich, osobowych. Tego trzeba po prostu strzec. Nie puszcza się w przestrzeni publicznej żadnych informacji dotyczących stanów zdrowia. Kropka. To jest absolutnie niekwestionowana, fundamentalna zasada etyczna. Ale tutaj, żeby profesora uderzyć i z tej strony te fundamentalne zasady złamano. To jest brak elementarnej etyki zawodowej, po prostu tak to widzę. Czy nie uważa pan, że żadna przyzwoita uczelnia nie powinna zatrudniać historyka, który dokonuje w tak nienaukowy sposób tak zwanej lustracji? No, ponieważ jestem z oboma panami w bardzo ostrym sporze medialnym dotyczącym sprawy profesora Kierzuna i on jeszcze będzie trwał, bo oni będą odpowiadali na ten mój artykuł, ja potem jeszcze będę odpowiadał, mamy spotkanie publiczne, nie mogę ze względów etycznych wypowiadać się w tego rodzaju kwestiach dotyczących jakby zawodowych, czy gdzieś powinni pracować, czy nie, tego po prostu naukowiec nie robi, będąc z kimś w sporze i nie chciałem się w ogóle na ten temat wypowiadać. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, zaznaczyłem, moim zdaniem jest to, podsumowując cały artykuł, to co zrobili obaj panowie, to jest przekroczenie pewnych fundamentalnych zasad pracy naukowej i zasad etycznych. To co do tego nie mam wątpliwości. Czy to jest jakiś standard, że te lustracje były o tak słabej jakości, czy to jest jakiś wyjątkowo kiepski ubek spisywał te fatamorgany? No, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa są bardzo różni. Piętno swoje osobiste na tych dokumentach odciskają bardzo mocno. Trzeba po prostu na to uważać. Historyk z dobrym warsztatem, historyk, który podchodzi do dokumentów ostrożnie i z dystansem, takie rzeczy wyłapuje. Kapitan Ślubowski jest mi znany z innych prowadzonych spraw. No, jest to taka osoba, on oczywiście
różne opinie wydawał profesorze i przytaczał rzekome różne słowa i cytaty z profesora. No powiem tak, oni bardzo to chętnie wykorzystują w tym tekście. Ja bym podchodził do tego z dużym dystansem, ponieważ Ślubowski znany mi jest jako osoba no nieuważna, czasami nie do końca poważna, nadinterpretująca różne rzeczy. Poza tym słaby, on jest słaby intelektualnie po prostu i mam ogromne przekonanie, że co najmniej kilka takich elementów ważnych dla sprawy profesora, które są w tych dokumentach, to są produkcje pana Ślubowskiego, jego intelektu, jego niedokładności, a nie słowa profesora. Są na to ewidentne dowody jego no, kiepskiej pracy. O jednym pani wspomniałem, mógłbym opisać więcej, kiedy no po prostu popełnia tak kardynalne błędy. Właśnie, że córkę profesora przedstawia jako jego siostrę, 30 kilka lat młodszą. No to są rzeczy, które trzeba wiedzieć, żeby przy pracy z dokumentami, że ten człowiek musi być traktowany z ostrożnością. Oni nie, oni cytują każde najbardziej niekorzystne opinie i słowa dla profesora za Ślubowskim, bardzo chętnie. Jak można przywiązywać taką ogromną rolę do wypowiedzi czy też opinii ubeków, z których ja czytałam niektóre pisane ręką, to powiedziałabym, że to pisze osoba po 7 klasach szkoły podstawowej. No oczywiście to jest jeden z elementów takiego krytyki źródła historycznego. Tak? Są o dwóch elementach bym powiedział, krytyki źródła historycznego. Te dokumenty powinny być poddane krytyce i konfrontacji, nawet między sobą. To już wychodzą tam niezgodności, prawda? Poza tym powinny być te dokumenty konfrontowane z wypowiedziami, z książkami, z innymi dokumentami dotyczącymi profesora. Wtedy autorzy mogliby uniknąć wielu fatalnych błędów i krzywd, które profesorowi wyrządzili. Ale tego nie zrobili. A druga sprawa to jest to, o czym pani mówi, że no tutaj ta wiedza jakby niezbędna, ta zewnętrzna jest bardzo nie tylko krytyka dokumentów wewnętrzna, ale także zewnętrzna, czyli jaki ten dokument powstał, w jakiej epoce, co się wtedy działo i co ten dokument tak naprawdę oznacza. No, ci panowie skupieni są na produkowaniu jak największej liczby zarzutów wobec profesora, niczym więcej. Wobec czego, proszę, to jest w ogóle coś dla mnie zupełnie kuriozalnego. Zarzutem wobec profesora jest to, że był członkiem ZBOWiD-u. To jest nonsens, przecież powstańcy warszawscy to były jakieś drobne, często, że były jakimś aktywistą czy działaczem partyjnym, ale w ramach tego po prostu mieli pewne należne, drobne przywileje i to jest absolutnie oczywiste, że z tego profesor skorzystał. I zarzutem jest to, że był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Paradoksalnie był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa za to profesor, że w tym Stronnictwie Demokratycznym usiłował działać przeciwko PZPR. No to jest dla nich w ogóle, nie ma żadnego znaczenia, bo to działał w partiach komunistycznych, to w ogóle jest, nie ma tego, prawda? Zarzut jest wobec profesora na przykład taki, że profesor wykładał w czasach PRL na kilku uniwersytetach, proszę sobie wyobrazić. Jakby się zakopał w ziemiance i oflagował, prawda, i przetrwał jako jakiś bohater gdzieś w lesie przez 40 kilka lat, to pewnie byliby zadowoleni. Ludzie normalnie chcieli żyć, było normalne społeczeństwo i profesor w nienormalnym świecie próbował robić pewne normalne rzeczy. Tak, zarzutem jest to także wobec profesora, że miał paszport, proszę sobie wyobrazić. No to są rzeczy, które po prostu czyta się to, co oni powypisywali, to człowiek włosy wyrywa z głowy, jakie to są obrzydliwe głupstwa po prostu. Pan Cęckiewicz nie jest dobrym historykiem, bo albo musimy założyć, że no nie rozumie epoki, tamtej epoki, a jeżeli historyk nie rozumie tamtej epoki, to nie może oceniać dokumentów, bo każdy dokument ocenia się, prawda, w tle epoki. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie. To jest wtedy, kiedy się bierze materiały, ma się bardzo jasno sprecyzowany negatywny stosunek do bohatera tych dokumentów i nie czyta się tych dokumentów, tylko metodą wydłubywania łopatką znajduje się rzeczy, którymi można byłoby uderzyć w bohatera teczki. To była taka praca po prostu. To była taka praca. Profesor broni Powstania Warszawskiego, oni go atakują. To była jedna. A druga, no to chyba, że profesor napisał, Powstanie Warszawskie w tej chwili jest już historią i my tej historii nie zmienimy, to jest fakt zastany. Natomiast to, co jeszcze można zmienić, to jest patologia transformacji. I ja myślę, że tu jest bardzo wiele sił międzynarodowych, które nie chciałyby, ażeby Polacy byli świadomi patologii transformacji,
która z tych dwóch elementów mogła bardziej zaciążyć, czy być motywacją tego nieuzasadnionego ataku? Jak pan uważa? Wydaje mi się, że na tą pierwszą mamy dość jednoznaczne dowody i wskazówki. Doktor Cęckiewicz, doktor habilitowany Cęckiewicz, no wielokrotnie wypowiadał się bardzo negatywnie o Powstaniu Warszawskim razem z pewnym kolegą z tej samej gazety i nawet atakował Muzeum Powstania Warszawskiego. I proszę zwrócić uwagę, w tym artykule, w tym ataku na profesora jest taka rzecz, którą zaznaczyli palcem, że zdjęcie profesora jest jej jako jedno z kilku najważniejszych na budynku Muzeum Powstania Warszawskiego. No, no to jest piękne. No ale oni właśnie jakby... Wydaje mi się, że im się to po prostu nie podoba wszystko, że takie muzeum jest, że jest taki człowiek jak profesor. No i wiele wskazuje na to, że no to był chyba najważniejszy, jeden z kilku moim zdaniem, ale jednak jeden z najważniejszych elementów motywacji tego ataku. To był właśnie niechęć do Powstania Warszawskiego, niechęć do profesora Kierzuna i niechęć do wszystkiego, co ten bohater z Powstania sobą reprezentuje. A jakby pan określił, jaki typ Polaków ma taką niechęć do Powstania Warszawskiego? Ja pochodzę z rodziny, która oczywiście urodziłam się po wojnie, ale z rodziny powstańczej i w mojej rodzinie panuje wielki etos i wielki szacunek dla Powstania Warszawskiego. Oczywiście spór o Powstanie Warszawskie zaczął się jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego. Jest tak stary i będą Polacy, którzy będą twierdzić, że to było słuszne. Jest także wielu Polaków, którzy twierdzi, że to jest błąd. I to jest jakby każdy naród powinien dyskutować nad własną historią, żeby się z niej uczyć, i to jest bardzo dobre. Problem tutaj w wypadku tych kilku panów jest zupełnie inny. To znaczy, oni atakują powstanie w sposób bezpardonowy, potroszę, żeby wzbudzić publiczne zainteresowanie chyba wokół siebie i nie przebierają w agresji, w wyzwiskach i rzeczach, o których no, po prostu czasami się filozofom nie śniło. Ja polemizowałem jednym z tych panów, który się nazywa Zychowicz, no, który jakichś obelżywych słów używa wobec polskich premierów, polskich generałów. Jeden z nich pomówił publicznie generała, dowódcę ostatniego Armii Krajowej, generała Okulickiego, o to, że jest sowieckim agentem. No, wie pani, to jest wszystko coś, co się po prostu w głowie nie mieści. Można się spierać o powstanie, ale trzeba zachować szacunek dla tych ludzi. Oczywiście. Jeżeli nawet podejmowali błędne decyzje, to robili to w interesie Polski. Możemy powiedzieć, że to była błędna decyzja, ale byli patriotami, należy im się szacunek. Nawet wtedy, kiedy przegrali. A te ataki, to środowisko, no, robi to po prostu za pomocą, przepraszam za kolokwializm, dyskutuje o powstaniu za pomocą kij bejsbolowych po prostu. To są ludzie, którzy w ten sposób traktują Powstanie Warszawskie, a teraz potraktowali w podobny sposób profesora Kierzuna. No to jest, a czy nie uważa pan, że w tym wyraża się jakiś antypolonizm? Ja uważam, że to jest kilka elementów. To jest brak dojrzałości intelektualnej, brak należytego warsztatu naukowego, jasno sprecyzowane, niechętne poglądy wobec powstania, brak kultury pewnej dyskusji w ogóle w przestrzeni publicznej, no i zła wola, po prostu i zła wola. To są tego typu rzeczy przede wszystkim, no takie dosyć poważne ludzkie, intelektualne raczej wady niż jakieś rzeczy, które byśmy rozpatrywali w kategoriach polonizmu czy antypolonizmu. Co to za kultura, która pozwala takim sobie chłopcom znikąd, no, że zrobił doktorat, no ale to bardzo zresztą mierne, ja myślę, te doktoraciki są, no ale to jest kwestia uznaniowa. Co powoduje? Jaka to jest kultura w tej chwili? Czy wracamy do okresu stalinizmu? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Jest takie zjawisko niestety w przestrzeni polskiej publicznej, jak tak zwani rewizjoniści historyczni, to jest ich kilku panów, kilka nazwisk można wymienić, no, którzy zdaje się, że poczuli taki wiatr w żagle. Żaden poważny naukowiec za bardzo z nimi nie chce polemizować, bo po pierwsze zajmuje się nauką, a nie awanturnictwem w jakichś tygodnikach, wobec czego po prostu uważa, że to nie jest jego poziom, żeby z kimś takim no, dyskutować po prostu o czymkolwiek, z taką niebywałą przestrzenią niekompetencji i złej woli, jaką prezentuje tych kilku autorów. No i ci autorzy mają swoje gniazdo w jednym z tygodników, który po prostu no, uczynił sobie z nich pewien taki sztandar. To jest tygodnik Do Rzeczy, którego no, byłem współzałożycielem, w sensie, że bardzo wspierałem to przedsięwzięcie, bo to byli ludzie
wyrzuceni wszystko z Rzeczpospolitej na czele z Pawłem Lisickim, do którego jego i kilku tam kolegów znakomitych typu Bronisław Wildstein, mam ogromny szacunek do dzisiaj, no ale wielokrotnie musiałem protestować w czasie pracy w tym tygodniku przeciwko artykułom Cęckiewicza i Zychowicza, które no były obraźliwe po prostu dla ludzi, obraźliwe dla historii, niekiedy po prostu kłamliwe, narażające ich na procesy. Ja wielokrotnie przeciwko temu protestowałem i po którymś z takich kolejnych nieskutecznych protestów po prostu stamtąd odszedłem. No, ale jest to takie jedno środowisko, bardzo hałaśliwe i no cóż mogę powiedzieć, mamy tak wolny kraj, demokrację i każdy może sobie pisać co chce. No, to jest ja, ale ja oceniam no, to, co robią ci panowie za coś no, po prostu barbarzyńskiego niekiedy, wręcz barbarzyńskiego, nazwałem to publicznie barbarzyństwem, to co robią i staram się z tym barbarzyństwem na tyle, ile mogę walczyć. Protestowałem wielokrotnie przeciwko publicystyce Zychowicza i jak zobaczyłem, co panowie zrobili w sprawie profesora Kierzuna, no to także zabrałem w tej sprawie głos. Mam takie obowiązki polskie i to będę robił. Pierwsze spotkanie z tym UB to był taki trap, mousetrap, czyli to była taka pułapka. Na czym polegała ta pułapka? Powiem, jak to wygląda w świetle dokumentów i co na ten temat napisał Cęckiewicz z Wojciechowskim. W świetle dokumentów na profesora zastawiono sprytną pułapkę, to znaczy chciała, zawsze bezpieka lubi się, prawda, zaskoczyć czy zastraszyć kogoś, z kim rozmawia. I wykorzystuje często posiadaną wiedzę. Profesor utrzymywał liczne kontakty zagraniczne, mieli korespondencję, listy, bo było stosowne biuro, które takie rzeczy kontrolowało, korespondencję zagraniczną, i wiedzieli, do kogo profesor listy pisze, kto do niego i tak dalej, i tak dalej. No i można było wezwać takiego kogoś i powiedzieć, no przepraszam bardzo, ale pani utrzymuje liczne kontakty zagraniczne, zachodzi podejrzenie, że to mogą być kontakty szpiegowskie itd., itd. i proszę te kontakty przedstawić. No, więc po pierwsze są to działania, które nie mają nic wspólnego jakby z komunizmem czy z czymś takim, bo po prostu każdy obywatel kraju wezwany przez tego rodzaju służbę no musi na takie pytanie odpowiedzieć, prawda? Tak. To jest oczywista sprawa. No i druga rzecz. Profesor został zaproszony telefonicznie, prawda? No ale co by było, jakby odmówił? No dostałby wezwanie. Niemożliwe, oczywiście. Mógłby powiedzieć nie, tak? Nie przyjdę, proszę mi przysłać wezwanie. To nie miało żadnego sensu, tak? Bo ta rozmowa by potem była bardziej jeszcze zaogniona, tak. I w ogóle... To była eskalacja. Profesorowi to do niczego nie było potrzebne. Po prostu zachował się normalnie, logicznie, czyli powiedział dobrze, jestem wzywany, przyjdę, tak? Telefonicznie, tak? Niepotrzebny do tego żaden dokument. I to ci panowie wiedzieli. Wiedzieli, że rozmowa z ostra zaczęła się od tych kontaktów zagranicznych, prawda? Czyli czytaj, jakby, że to może być szpiegostwo i tak dalej, i tak dalej. I że to było wezwanie normalnie na komendę przez telefon i tak dalej, i tak dalej. Napisali w swoim artykule, że Ubek zadzwonił do profesora, a profesor przyszedł chętnie. No co to jest? No, no co czy, to jest? Czyli to jest, no co to jest skrzywienie faktu. To jest manipulacja. To jest takich manipulacji w tym artykule są po prostu dziesiątki. To jest bardzo nierzetelny i nieuczciwy materiał. Profesor miał tak wieloletnią współpracę z wybitnymi naukowcami amerykańskimi, z bardzo poważnymi uniwersytetami, z United States Information Agency, w której również miałam kontrakty i pracowałam. W związku z tym to jest niemożliwe, żeby te tak poważne instytucje chciały mieć do czynienia z jakimś donosicielem. To jest po prostu absolutnie niemożliwe. Czy ci panowie tak dalece nie rozumieją Stanów Zjednoczonych? Przecież pan Cęckiewicz zdaje się nawet był na jakimś stypendium trzeciego Uniwersytet Trzeciego Wieku czy coś takiego w Stanach Zjednoczonych. No jak pan to interpretuje? Oni i Polski nie znają, i Stanów nie znają. Mogą na takie pytanie bardzo łatwo odpowiedzieć, że Amerykanie po prostu niczym nie wiedzieli. I to są często informacje kompletnie nieprzydatne Służbie Bezpieczeństwa, wręcz wprowadzające je w błąd. To są często informacje, w których profesor
po prostu stawał w obronie niektórych ludzi, którzy na przykład byli represjonowani, więc tego jest, to jest więcej. Ja generalnie uważam, że profesor, jakby podsumowując cały ten materiał archiwalny, że profesor prowadził przez kilka lat grę z bezpieką, prowadził całe życie grę z PRL-em, nigdy żadnym komunistą, żadnym nie był, żadnym kolaborantem nie był. Te dokumenty w tej sprawie, jak mówi się, długo z oficerem się rozmawia, no to czasami można powiedzieć coś niepotrzebnego czy głupiego, coś się takiego może każdemu przydarzyć, ale ten materiał, analiza tego materiału jest jednoznaczna. To nie jest żaden materiał przedstawiający profesora jakiegoś komunistycznego donosiciela, kolaboranta. Nic z tych rzeczy tam, tego po prostu nie ma. Dlaczego ci panowie nie wzięli prawdziwych kolaborantów? A to jest jedno z pytań dotyczących genezy tego artykułu. Biorę pod uwagę taki również fakt, że gdyby zajęli się kimś takim z PZPR-u, czy z kimś jakimś takim, kto rzeczywiście w PRL-u był kolaborantem, prawda, no to wtedy nie byłoby huku. A jeżeli usiłuje się zrobić coś, taki artykuł, w którym osoba, którą wszyscy uważają za Polaka, wielkiego patriotę i tak dalej, i nią się jakby usiłuje przewrócić bardzo mocno, no to wiadomo, że będzie od tego huk. A jak będzie huk, to będzie duże zainteresowanie wokół autorów, będą reflektory, będzie telewizja i tak dalej. Że tak źle sprzedaje się prasa, że redaktorzy naczelni muszą się odwoływać do, no przepraszam, ale w języku takim studenckim to się określa do takiej zadymy, bo to jest właśnie niepoważna zadyma, tylko że nie bierze się, prawda, osoby już z takim statusem i w tak zaawansowanym wieku do takiej chuliganerii pseudohistorycznej. To jest niestety problem polskich prawicowych mediów. One mają, nie mają silnego zaplecza finansowego, nie mają kapitału, często funkcjonują na granicy opłacalności i walczą niestety o sprzedaż. I to jest niestety poważny problem polskich prawicowych mediów, brak kapitału. Nie mamy kapitału, to wtedy zmuszeni jesteśmy do zazębu. No, taki jest niestety smutna prawda w tej sprawie. To bardzo dziękuję panu. I muszę powiedzieć, że no, nie podejrzewałam, że rzeczywiście aż do takich dramatycznych środków musi się ta prasa odwoływać, ale może co jest bardzo ważne, że jeżeli będą nas oglądać na YouTubie normalnie ludzie, normalni Polacy, to dziękuję panu bardzo, że wyjaśnił pan nam tutaj, że nie ma żadnych faktów obciążających profesora Kierzuna. Wszyscy możemy to, co się kiedyś mówiło po studencku, chylić kapelusz przed nim. Szczęśliwi jesteśmy, ja też, że mam nadzieję, że pan również, że mieliśmy możliwość poznania tak wielkiej osobowości. I ja myślę, że pan Cęckiewicz, pan Wojciechowski, zdaje się, Sychowicz, zrobiliby chyba lepiej studiując profesora Kierzuna, niż go atakując. Ja powiem tylko jedno, miałem ogromny zaszczyt poznania profesora. Wybujałem na kolanach u profesora swoją córkę. O. Niech ma background patriotyczny na całe życie. No tak, to jest wielka rzecz. Także dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.